sponsorem kanału jest Elvibet. Cześć, jeśli oglądałeś dwa pierwsze odcinki, do których Cię odsyłam, wiesz, że obecnie jestem na Malcie, a jak na egzotyczny kanał przystało, będą się tu również ukazywać rozmowy z piłkarzami grającymi w egzotycznych i nieoczywistych ligach. A Polak w lidze maltańskiej te kryteria doskonale wypełnia. Ze Sliemy pojechałem w głąb wyspy, żeby odwiedzić Marcela Zapytowskiego, polskiego bramkarza wypożyczonego z Korony Kielce do wicemistrza Malty Birkirkara FC. Spotkaliśmy się na obiektach treningowych w Birkirkarze, a z rozmowy dowiecie się m.in. czy śpiewanie disco polo na obczyźnie jest ok? Jak wypada Liga Maltańska na tle ekstraklasy? Ile zarabia się tam jako piłkarz? Za co prezes wyrzucił 4 zawodników? Oraz gdzie na Malcie najlepiej imprezować i dlaczego warto uczyć się języków? A jeśli interesuje Cię futbol w nieoczywistych ligach i czujesz, że chcesz należeć do egzotycznej społeczności, zaobserwuj mnie na Facebooku lub Instagramie. Tam niedługo kilka ogłoszeń, które na pewno Cię zainteresują. A tymczasem Polak w lidze maltańskiej. Marcel, great guy, the best. The best? Yes, top guy Marcel. Good goalkeeper, good personality. Taka ciekawostka a propos tego chrztu właśnie, no. Że tutaj na Malcie jest taka tradycja, że jeśli jesteś najmłodszym zawodnikiem w drużynie, przychodzisz jako najmłodszy, no to jesteś golony na łyso, nie? I kolega miał kudły normalnie z Włoch, no. Zapuszczone, zapuszczał całe życie. Bam, zgolili go na łyso, nie? I bez głosów. I w sumie dobrze, na dobre mu to wyszło, bo teraz dużo lepiej wygląda moim zdaniem. Styliście. ale normalnie szkoda mi go było, jak tam ten, jak go cieliśmy. No. Mamy 3-4 takich chłopaków, co grają w kadrze normalnie. W składzie, nie? Normalnie wracali sobie z Wembley ostatnio, no właśnie, no, przy 80 tysiącach. To jest mega, ja nie? Cię kręcę. Że zobacz, grasz w takiej reprezentacji, no nie masz na pewno umiejętności takich jak strzelam, Robert Lewandowski i tak dalej, muszę wymieniać, a możesz zagrać w takich meczach poważnych, na poważnych stadionach, przeciwko naprawdę poważnym piłkarzom. Dokładnie, no co, no mają wielką szansę, no mają niesamowitą szansę, niesamowite wspomnienia, grasz na Wembley, gdzie jest 80 tysięcy ludzi, grasz na tym, w Bolonii na stadionie z Włochami, grasz nawet u siebie z Włochami, przeciwko nie, Donnarumie czy tam komuś, no wiadomo, no, to jest wielka szansa, wielka sprawa, no potem przychodzisz tutaj na trening z nami za parę dni, nie? No. No co, no niesamowite. No. A była trochę szyderka jak wracali, czy to są właśnie no takie, czy bardziej, czy jest szyderka, czy bardziej taki respekt, że o, przyjechał pod piłkarz? Nie, tu każdy ma dystans, nie ma żadnej respektu tam. Tutaj jesteś juniorem, możesz dogryć starszemu, starszy ci nic nie powie, także że jakoś cię ten... Nie ma tutaj panoszenia, czy takiego głowy w chmurach, nie ma czegoś takiego. Bo będę szczery, no ile tu można dostać od 3 do 6 euro na miesiąc, nie? A do tego tak masz mieszkanie? Do tego mieszkanie i samochód, nie? Więcej niż 3, no od 4 do 6 dają. Mhm. A na siłowni ostatnio mieliśmy tutaj, mamy siłownię obok. No. I wszedł jakiś koleś. Z torebką Biedronki na siłownię do nas, do szatni. Wiedziałeś, że Polak. Właśnie nie Polak, a to okazało się, że to zawodnik Stali Mielec. On jest Maltańczykiem, on tutaj ten, oni mają teraz wolne i ten. I pogadaliśmy sobie z nim właśnie, jak tam, pytałem się go, jak tam się w Polsce, że mówi, że zimno, nie? Tu mamy nową szatnię, nie wiem, czy jest otwarta. No. Nie, zamknięte. Tu macie szatnię? No, nową szatnię, super. Ale czyli tu się przebieracie na trening, tak? Tak. I wychodzimy, tak. Nagrę tu sobie wszystko. Tu juniorzy mają szatnię? Możesz juniorów nagrać? Zaraz? No, tutaj? Tak, tu chłopaków możesz. Ziomeczki. No, to tu mają juniorzy, dwie szatnie. No. A my mamy tam. Nową właśnie oddaną. No i co? I tu wychodzimy na trening, nie? Tak to mniej więcej wygląda. Teraz tam nasi juniorzy, sekcja kobiet mają trening. Tutaj się A tu macie szkolimy. Sztuczną, tu macie sztuczną. Tak, tu mamy sztuczną, dokładnie. No i przed meczami zazwyczaj wchodzimy, bo tu rozruchy, to wiadomo, tu też takie specjalistyczne treningi typu wykończenie, jakieś tam, nie wiem, a taktykę i takie rzeczy. I żeby też poczuć naturalną murawę, mamy, zresztą zobaczysz boiska przy Stadionie Narodowym, jest dużo trawiastych boisk. Ale właśnie dla bramkarza taka sztuczna nawierzchnia... Ale powiem Ci, że jest miękko, no jest, no. Wiadomo, wolałbym naturalnie, ale jest miękko, nie, jest mięciutko, także okay. To jest duży plus. No ale wiadomo, w lato było ciężko, no bo to sucho, jeszcze, nie? Strasznie. No, jeszcze sucho, no ale dobrze, że wieczorami, późnym wieczorem mieliśmy treningi. Ale dzisiaj mieliście rano trening z kolei. Tak, dzisiaj mieliśmy rano, no ale teraz już tak nie grzeje w zimę, nie? Jeszcze zobacz, jako ciekawostka, tam ma boisko, patrz, widzisz tam to boisko? No, drawiaste.
to tam trenują, tam trenuje drużyna z naszej ligi też, Balzan. Okej. Okay. Ciekawe, nie? Obok nas dokładnie. A co tu się buduje w ogóle, bo tu jakiś plac budowy jest. Tak, tu nie wiem, jakieś tam apartamenty czy coś będą powstawać jeszcze. No i tam jest ich boisko, no dokładnie. Tam chyba też jest sztuka, no. Tak, nie ma jak patrzeć przez siatkę, nie? Tylko właśnie tutaj jest raczej tak, że ty sobie musisz poradzić, żeby zrobić ten trening. Musisz, wiadomo, wszystko dograć na czas, no bo też stadionów nie ma dużo. Też, żeby ten terminarz ułożyć, no to trzeba powciskać to dobrze, nie? I tak dalej, bo nie ma wielu boisk. Ale tak, to prawda, że jest coraz więcej. No. A to jest wasza sekcja? Tak, sekcja kobiet w ogóle. Ale to jest juniorki, kobiet, czy to jest seniorki to są? To są juniorki. Okay. I sekcja kobiet tutaj, my właściwie, no to na Malcie są mistrzyniami ta nasza drużyna, także... Seniorskiej, tak? Tak, tak, seniorskiej. Ładnie. No. A one też normalnie zarabiają na tym? To jest tak, nich... tak, tak, też, no. Brawa. Widziałeś? I ten. I tak, właśnie byłem ostatnio na meczu, bo grały o eliminację do Ligi Mistrzów. No. Te właśnie nasze dziewczyny też czasami można sobie obejrzeć kobiecy futbol tutaj też. Mm-hmm. Także spoko. A jaka jest różnica w poziomie między Ligą Maltańską a Ekstraklasą, twoim zdaniem? Na podstawie tego, co zdążyłeś zobaczyć. Ja bym ją na pewno do Ekstraklasy nie porównywał. Myślę, że jest to poziom pierwszej ligi, albo nawet gorszy. Okay. Ale nie jest zły. Na pewno dla mnie to się niczym nie różni, no bo co, ja muszę tylko bronić, gdzie bym nie bronił, muszę to samo zrobić zawsze, tak? No tak. Więc dla mnie to żadnej różnicy nie ma. Mi się tak samo dobrze gra jak w Polsce i tak samo czasami trudno jak w Polsce, no bo to jest wiadomo, pozycja bramkarza. Na pewno nie ma VAR-u. No właśnie, nie macie tutaj VAR-u. Nie ma VAR-u, nie ma VAR-u. W Europie był jak graliśmy, ale VAR-u nie ma. I nie ma, no i nie ma dalekich wyjazdów, to też jest różnica. No, najdalszy wyjazd? Ile macie najdalszy wyjazd? Najdalszy wyjazd? Najdalszy wyjazd? No to mamy na stadion tam przy porcie. Tam, pokazał mi palcem, tam mamy najdalszy wyjazd. Przy porcie, nie wiem, z pół godziny autokarem. No. Na ten Tony Bezina Stadium, tam gdzie dokładnie, byłem wczoraj na meczu tak, kobiet. Jeszcze, dokładnie, chyba że na Gozo gramy, a chociaż jeszcze nie graliśmy. Ale bo Gozo ma swoją ligę, czyli wy jakby w lidze z Gozo nie możecie grać. Nie możemy grać, Gozo ma swoją ligę, w ogóle nie wiem jak, na czym to polega. Słyszałem od chłopaków, że po prostu oni sobie grają, bo grają, nigdzie nie mogą wejść, wyjść i tak dalej. Totalnie nie zrzeszeni są, nie? Oni w ogóle, tak. W ogóle myślę, znaczy z tego co tam czytałem i się dowiadywałem, że mieszkańcy Gozo bardzo czują taką odrębność. Byłem tam parę razy, no to niesamowita wyspa w ogóle, dzika, można naprawdę odetchnąć tam tak, że wow, że natura, tego, natura. To czego tutaj brakuje, nie? Byłem tam na quadach, na wycieczce, całą wyspę, bo na quadem przejechać, coś cudownego, nie? No, polecam, naprawdę. Ja jutro się tam wybieram, więc ja jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. To jest coś innego. I ten, zobaczysz. I tam też jakiś stadion naturalny, i tylko tam nie gramy, ale mieliśmy tam grać super puchar właśnie, tylko że przełożyli ze względu na ryzyko, nie wiem jak to nazwać, ryzyko kibicowskie. Jakoś. No właśnie, bo to też jest ciekawe, nie? Zobacz, tak się wydaje, że liga taka, znaczy tak, inaczej. Tak, że mało ludzi mało mieszka ludzi, i tak dalej. Ale spiny są, nie? No dokładnie, no zdarza się. No. Zdarza się, że zresztą taka jest piłka, no co, no nie będziemy się z rywalami, kibice nie będą się kochać i tak dalej. Ale gwizdali na ciebie w którymś meczu, czy nie? No nie, no to zdarzyło się, że wzywali po maltańsku, już tam parę się nauczyłem poprzez nich po maltańsku, nie? Paki szły i tak dalej, no zdarza się, no co, no zwłaszcza z tymi drużynami z góry, tam no Floriana, no nienawidzi nas, Valletta to samo, okay. Takie derby tak zwane, Hamrun też kibice, no Hamrun ma Hamro ma najgorętszych kibiców na wyspie, nie? To jest ten zespół, co płaci się naprawdę dobre pieniądze tam, dokładnie, nie? Tak. No co dokładnie, co byli mistrzami w zeszłym roku, nie? To ty mi mówiłeś chyba jeszcze przed tym, jak sobie nagrywaliśmy, ile tam mają kontrakty w tym Hamrunie? No, z tego co słyszałem, no to ponad dychę dostają chłopaki, nie? Niektórzy. Także dobrze. Jest różnica, nie? Jest różnica, no ale no co, no to tam jest sponsor, są pieniądze, w pucharach też daleko zachodzą. Ale jeszcze właśnie jako ciekawostka o tym Gozo, że tam jest jeden klub, właśnie, który jest partnerskim klubem Hamrunu. Okay. I tam Gozo. Płacą ponoć bardzo dobre pieniądze. Ponoć piątkę, tam idziesz dostać sobie mieszkać, nie? Normalnie. To jest ciekawe. Słyszałem od kolegów, że jest jeden klub. Nie pamiętam jak się nazywa, ale ten... Tam jest niedużo klubów, więc możesz trafić. Zaraz jak myślisz nazwę. Ale zaraz może trafię ten, ale...
ale tam ponoć takie pieniądze płacą, bo jest ten sam sponsor i po prostu o tak, on sobie ładuje pieniądze o tak. Paru nawet od nas jeden do Kuwejtu trafił, też tam, nie wiem, na Cypr jeden, no były przykłady, wiadomo, ale to też z każdej ligi można się wybić, jeśli się jest dobrym, no taka jest prawda, gdzie nie... Tam, gdzie będę grał, tam mam być dobry, tam mam pomagać zespołowi. Tak to mniej więcej będzie wyglądać. Ja pamiętam, że Król Strzelców dwa sezony temu w Lidze Maltańskiej poszedł na pewno do Grecji grać. Kolumbijczyk. Wypadło mi teraz nazwisko, ale sobie to pewnie dokleję w napisach. I on gra w tej Grecji już chyba w drugim klubie. Gra dosyć regularnie. Tutaj strzelił ze 22-3 gole, pamiętam. No i jeszcze ten zawodnik Dumbia, który tu grał, nie? Kto taki? Dumbia, on tu grał, nie? Sejdu Dumbia. Tak, nie? Tak, rozmawialiśmy ten sobie. Ten z FIFA, ja go kojarzę z CSKA Moskwa. No tak, a ja z FIFA go kojarzę, bo on był kotem w FIFA kiedyś. I on poszedł właśnie do Hamrunu. I tak, to był chyba, grał w Hamrunie. O ile się nie mylę, to był taki pierwszy duży transfer tego Hamrun, po tym jak wszedł ten właśnie duży sponsor. Tak mi się wydaje, bo to już było kilka lat temu, nie? Tak. Dokładnie tak jak mówisz, tak, chyba tak było. No. To już tak historycznie zagłębiałem, ale tak. Tak, no. No i nawet ten bramkarz też z Hamrunu teraz, który w Lazio grał, to fajnie było z nim pograć też, no. Popatrzeć na włoską szkołę, naprawdę wow. W jednym meczu byłem pod wrażeniem, bo graliśmy z nimi dwa mecze, no. Jakoś miesiąc temu graliśmy z nimi dwa mecze z rzędu, jeden ligowy, no. Tydzień wcześniej wygraliśmy 3-0 z nimi, z Hamrunem, co było no dużą sprawą dla nas. No i potem tydzień później graliśmy super puchar z nimi. Okay. No i kurczę, no nie poszło, no, straciliśmy najpierw jedną, drugą, 2-0 do przerwy, 4-0 nas skroili w super pucharze, wygrali super puchar. Chcieliśmy wygrać ten super puchar, ale się nie udało, no i co? I naprawdę, na przykład no, ten bramkarz im dużo pomógł w tym meczu, także... Okay. Także fajnie, przyjemnie było popatrzeć też na takiego doświadczonego bramkarza, nie? No. Z którym na co dzień no, nie można go tak, nie można tak obejrzeć. Drama? Cross. Teraz wieje, to wiatr jeszcze bym powiedział w zimę, jest trochę wiecznie. Czasami, bo ostatni tydzień nic, a na przykład czasami jak wiatr przyjdzie, no to nie porównywalny do Polski, jest dużo, dużo większy, nie? Okay. Wiatr. I to właśnie na przykład na stadionach czasami też czuć, nie? Ten wiatr. No, ale są nie jest tak, że ci, nie wiem, zawraca piłka aż taki wiatr. Nie, no to wiadomo, że nie, no ale to przeszkadza, no tak jest, wiadomo, no. Ale to nie, no ja nie jestem taki człowiek, który narzeka, także... No. Gdzie bym też nie był, to też bym się na pewno cieszył, nie? Odkąd tu wszedłem, no to duży spokój też dostałem, taki luzik, nie stresuję się właśnie jakimiś tam niepotrzebnymi rzeczami, mam też, jakby biorę swój czas, że wszystko na spokojnie, nie śpieszę się, że z zawodnikami po treningu, czy czasami przed, jak trenujemy po południu, siadamy sobie na kawkę, rozmawiamy, idziemy nad morze, do jakiejś kawiarni, spędzamy razem też, rozmawiamy o piłce, nie tylko o piłce, bo tutaj można o wszystkim rozmawiać, jest dużo rzeczy. No także na pewno się zaraziłem, no nie ma co mówić, zaraziłem, ale pozytywnie. Jak wracam do Polski, to też tak zarażam, czy rodzinę, czy ten, żeby zawsze aktywnie spędzić czas, też wyjść sobie, też tutaj są do tego predyspozycje, no bo tu możesz siedzieć sobie cały rok na zewnątrz na kawie. Dokładnie. I taka prawda, nie? Także... A ty jesteś tutaj sam, czy nie wiem? Tak, okay. sam mieszkam, no sam, nie mam dziewczyny. Nie doskwiera ci to tutaj? Nie, właśnie tu nie, tu tego nie czuję, nie? W ogóle nie czuję samego, bo mam też fantastyczną drużynę, z którą naprawdę spędzam fantastyczny czas, poza treningami, dobrze się dogadujemy, także tu mi w ogóle nie doskwiera coś takiego. Ciężko to jakąś depresję, jak się nie gra nawet, to naprawdę ciężko o coś takiego. Też myślałem o tym właśnie, że a co jakbym nie grał i tak dalej, ale właśnie to jest takie miejsce, że nawet jak się nie gra, to cieszysz się z tego życia, też nie ma czegoś takiego, nie ma stresu żadnego, nie ma spinki. Wiadomo, że jest presja od kibiców, no bo też tu nie ma tak, że to bez presji się gra. Mhm. Tutaj jest presja od klubu, prezydent teraz wyrzucił 4 zawodników. Tak, od was drużynę? No tak, wyrzucił normalnie i tako. 4 zawodników, bo nie podobało mi się, jak grali, jak ich podejście i tak dalej, że czasami też byli widziani gdzieś tam w nocy gdzieś czy coś. A tutaj jest chyba gdzie wyjść, a tu jest gdzie wyjść w nocy. Na szczęście po wygranych meczach można wyjść, trener nie zabrania jakoś. Okay. Też, bo zdarzało się, że kary były ostre za to, że wyszliśmy gdzieś czy coś. Tak? No, że nas widziano w nocy czy coś. I właśnie... to jeszcze po przegranej to już... No po przegranej to wszędzie jak wyjdziesz, to jest problem. No, to jest problem. Ale to mnie zastanawia. Czy was tutaj rozpoznają gdzieś w okolicy? No tak, no oczywiście, że tak. Prezydent też
To jest prezydent, on jest dużą personą tutaj na Malcie na pewno. No. Kto ma dużo pieniędzy, tutaj naprawdę jest rozpoznawany i tak dalej, także on dużo zna osób, którzy mogą mu wiele powiedzieć i tak dalej, gdzie kto jest z zawodników, kogo gdzie widziano. Także no, wiadomo, no, trzeba zachować profesjonalizm i tak dalej, kiedy się cieszymy razem, można wyjść, kiedy wygrywamy mecze i tak dalej, ale wiadomo, trzeba też balans zachować, równowagę. A gdzie to jest taki na wyspie najbardziej imprezowy zakątek? Bo na Cyprze pamiętam zawsze Aja Napa, wszyscy mówili, jedź do Aja Napa, jak chcesz na imprezę, a na Malcie jest taki region? Jest, w zasadzie obok tam, gdzie mieszkasz, jest San Julian. A, czyli się dobrze wybrałem. Dobrze się tam jak, tam wieczorem polecam wyjść. San Julian, okej. Tak, San Julian, polecam tam wyjść. Bym wyszedł z tobą dzisiaj, ale jutro mamy mecz. Ale pojutrze nie macie Ale pojutrze nie mamy, a pojutrze moje urodziny. Okay. Właśnie, ty masz poniedziałek urodziny. Tak, poniedziałek urodziny, także... Robisz coś wieczorem jutro? No właśnie, zapraszam. Coś się może uda. Zapraszam. Ja jutro coś mam, jutro gozo, zapraszam. Ale kto wie, może... Wieczorem, to jest, wiesz, późny wieczór, to jest późny, no. Późny wieczór, zapraszam. Też Valletta jest też piękna w ogóle. No, wieczorem robi jest, wow. Wieczorem jest. Takie najładniejsze miejsce tutaj na Malcie? To no to właśnie ja polubiłem bardzo Valletta, no. Też wieczorami jest super, jest pełno ludzi, ale jest taki klimat, jest po prostu pełno ludzi, jest ciepło, bo jest dużo ludzi obok siebie, jest fajnie, do każdego się gada, z każdym się rozmawia. Jest super, no. Ja polubiłem bardzo Valletta na przykład, nie? Tutaj jak jestem. A no. Także tak. Też fajnie do zwiedzenia, Valletta jest fajna. Też byłem jeden dzień tak dłużej, żeby sobie pozwiedzać trochę. No właśnie całą wyspę już się ogólnie udało zwiedzić? No ona nie jest duża, nie umówmy. Nie jest duża, ale jest dużo jakby miejsc do zobaczenia. Naprawdę dużo. Nie udało mi się jeszcze całe właśnie. No nie byłem jeszcze na tym zachodnim wybrzeżu całym nie byłem, a tam są klify ponoć piękne. Okay. A na tym Dingy Cliff coś takiego? No właśnie, no jest coś takiego. No. To tam właśnie jeszcze nie byłem, ale byłem już w kilku miejscach naprawdę pięknych. Ale jeszcze muszę na wschód tak bardziej zwiedzić. Teraz niedługo, za dwa miesiące myślę, będzie już dużo cieplej, już będzie prawie gorąco za dwa miesiące już będzie. To, no to na pewno pozwiedzam jeszcze więcej, nie? Dokładnie. A powiedz mi, jak wy, bo mówiłeś mi, że macie tak, wiadomo, pensję, ale potem klub jeszcze wam załatwia mieszkanie, to jest mieszkanie sam, nie wiem, z chłopakami, z drużyny? Zależy jak się dogadasz, ale standard jest taki, że taki typowy kontrakt, że po prostu jest ten kontrakt, wiadomo, w zależności od ile ci zaoferują, wiadomo, dostajesz. Kontrakt jak kontrakt, potem mieszkanie i samochód. Taki standard, nie? Dla ale każdego. Ty mieszkasz sam, dla tak? każdego obcokrajowca, który przychodzi. Okej, okay, ale ty mieszkasz sam, czy właśnie tak. z jakimś innym? Nie, ja potem? Mieszkam sam, ja mieszkam, mam mieszkanie normalnie dwupokojowe samemu, w dobrym standardzie, także. Jest z kontraktu jak najbardziej. No i samochód, wszystko tak naprawdę mam. A tutaj... Niedaleko też mieszkam, także mam blisko do jazdy, do klubu. Szkoda, że w San Julian nie mieszkasz. Może lepiej. Nie, może lepiej. Tutaj wszystkie drużyny są tak w pełni profesjonalne, na zasadzie takiej, że wszyscy piłkarze tam zarabiają i utrzymują się tylko z piłki, czy nie wiem, w dół tabeli na przykład niekoniecznie? Nie, no raczej wszyscy, czy jest liga, że już taka całościowo profesjonalna, że nie ma tam, wiadomo, no kto tam chce jakiś swój biznes prowadzić, no to prowadzi, no to ale dodatkowo, ale nie, no tak ogólnie, no to na spokojnie idzie się utrzymać z tego, co liga płaci na pewno, na spokojnie. Myślę, że podobnie jak u nas dobre pieniądze też mają ci z dołu tabeli czy coś takiego, a wyróżniający się co płacą, no to są na czubie na razie tabeli, myślę. Ten Hamrun i Floriano na pewno dużo więcej niż u nas płacą, ale my jesteśmy też jakoś w czołówce, jeśli chodzi o płatności. Okej. No, jeśli chodzi o pieniądze, jesteśmy w czołówce. Też puchary tu dużo dają, nie? No bo to jest taki... To jest taki, jak to się mówi, skok tego przychodu, nie? Taki, no bo ty mi mówiłeś, że wy ten mecz mieliście o 500 tysięcy, no, z Mariborem. 500 euro, nie? Takie bonusy szły, że ja strasznie bolał ten mecz. A czyli mieliście obiecany jakiś bonus, tak? Jak przyjdziecie? No. Był porządny? Porządny był, no. Porządny. No dwa razy moja pensja za mecz, nie? Okej. Okay. To jest, kurde, no. Tyle pieniędzy, że... I potem jeszcze kolejny i następny mecz był z Fenerbahce. No, to Fenerbahce. Tam do Turcji jeszcze. O mój, no co, szkoda było, no szkoda. No, bardzo bolał ten mecz. 4 dni żałowałem tak, że w domu siedziałem tylko załamany, że nie wygraliśmy, że jeszcze byliśmy tak blisko, żeby przejść Maribor też, nie, niezłą drużynkę w sumie, też gdzie grali tam kiedyś pewnie w Lidze Mistrzów chyba. No, kiedyś to tak. Maribor, wiesz, najbardziej utytułowany w całej Słowenii, tylko oni teraz mają generalnie taki słabszy czas przez ostatnie 2-3 lata. No, dokładnie. No co, no.
i gra, no, no co, no bolał ten mecz, no ale okej. Tak naprawdę skupiamy się na lidze, to są tylko puchary, można tylko zajść daleko, tak jak polskie drużyny pokazują, że można sobie fajną przygodę zrobić, tak? Albo się ma przygodę, albo nie. Mam nadzieję, że uda nam się zakwalifikować w tym roku do pucharów i zajść gdzieś, tak? Młody pompował właśnie. Pompował, no. Już przegrał. Zagrałem, no. Coś, nie wiem. Teraz kolejni juniorzy weszli. A ty znasz tych chłopaków tak rzeczywiście, czy...? Paru kojarzy z twarzy z podawania piłek, bo tu tak jest, że gospodarze organizują chłopaków do podawania piłek, no to wiadomo, jakie karty zresztą to... Młodzi się zepną teraz, jakby widzieli kamerę, to wiesz... Teraz właśnie motywacja dla chłopaków, fajnie, no. Czyli u was w drużynie wszyscy zajmują się tylko piłką, czy mają właśnie jakieś jeszcze swoje biznesy? Tylko piłką. Ale wiadomo, no tam paru chłopaków myślę, że ma jakieś tam mieszkania czy pootwierane restauracje nawet. No. Mój kolega ma jedną kawiarnię, jedną tutaj, kapitan tak? Na Malcie, także fajny biznes, nie? A to jest ten kapitan, co mówiłeś, co... W kadrze. Mega osoba w ogóle. No. A czemu mega? Bo charakter lubię, taki zawsze na 100% na boisku, zawsze pomocny też dla młodych. Naprawdę przyjemność z nim grać, też podpowiada zawsze, nigdy nie ma pretensji jakoś do nikogo, robi swoje, pokazuje charakter, też z nim widać, że drużyna pójdzie za niego w ogień też, bo to jest kapitan i tak dalej. Także fajnie. No i jak wychodzimy razem, no to się też cieszy z nami, bawi z nami. Nie, że jakoś on jest kapitanem, on ma tyle lat, on nie musi się z drużyną integrować czy coś, tylko zawsze. A często są takie wyjścia, jakieś właśnie drużynowe, zdarza się? Tak, tu właśnie są często takie rzeczy, że mamy kolację razem, że po meczu wygranym idziemy razem. No co, no to tylko buduje, nie? Tylko chce się wygrywać, grać, żeby się tak cieszyć właśnie życiem, nie? Jakie mieliście chrzesty w drużynie? Wiesz co, no to właśnie tak, trzeba było zaśpiewać, powiedzieć coś o sobie, wiadomo, przed drużyną. Co, no dobra, i... to czekaj, zanim przejdziemy do innych, to powiedz ty, przypomnij, co zaśpiewałeś i co powiedziałeś o sobie. Zaśpiewałem polską piosenkę, ona by tak chciała. Nie mogę z tego wyboru mocno w soundtracku. Po uszach, nie, chłopakom, nie mogli tego słuchać, tak? No i co? Znaczy, że mają dobry gust. Tak, dokładnie. I co? No i powiedziałem o sobie parę słów i przeszedłem chrzest, powiedzmy. No. A jeśli chodzi o najmłodszego tego, kto był chrzczony, nie wiem jak to chrzcili, nie wiem. No tak, ten co był chrzczony. Musiał mieć ścięte włosy na zero, także. A akurat zdarzyło się tak, że najmłodszy miał najdłuższe włosy prawie w drużynie. I na zero go goliliście? Zgoliliśmy. Pokażę ci po scenach, po tym, po nagrywkach. Koniecznie to wyglądało. Ale on, jak on to przeżył? Czy on chciał, czy go tak wyglądaliście? Szkoda mi go było, Szkoda mi go było, ale no co. Bo to co? Było, no, tak? Tak, ale taka jest tradycja tu właśnie na Malcie, że najmłodszy zawodnik ścinany jest na zero, nie? Czyli na Malcie, nie tak, że tylko w waszym klubie? Nie, na Malcie. Na Malcie najmłodszego zawodnika ścinają na zero, no, no. Tak tu jest. Także ścięliśmy go, bez skrupułów. No. Ojej. A ty, jak ty w ogóle tutaj czas spędzasz między treningami? Bo trenujecie, rozumiem, codziennie, tak? Plus w weekend macie mecz. Tak, dokładnie tak. Także... Zależy, kiedy trenujemy, o jakich godzinach. W godzinach meczu trenujemy zazwyczaj, w którym gramy, czasami rano. Zazwyczaj rano, ale zdarza się, że trenujemy popołudniami. Jak mecz jest na przykład po południu, no to cały tydzień praktycznie oprócz poniedziałku, wtorku tam rano. Oprócz poniedziałku, wtorku, no to po południu, jeśli mecz jest po południu. No i co, jak spędzam czas? Mam studia w Polsce, na których wziąłem dziekankę, bo przyjechałem tu, na rok wziąłem dziekankę. Fizjoterapię i wziąłem dziekankę, także trochę się uczę tego, żeby potem nie mieć dużo do nadrobienia. Zobaczymy też, czy jak wrócę w ogóle to kontynuuję, jak nie, to nie kontynuuję. I języków się też uczę codziennie, także na pewno z godzinkę dziennie poświęcam na język, nawet czasami więcej. Uczyłem się włoskiego, tylko trener już nie ma, to nie ma z kim po włosku gadać. No nie, no są w drużynie oczywiście, żartuję, są w drużynie Włosi, także szkole się troszkę po włoski, szkole też. I co?
kawka z zawodnikami, od nowa po treningach do sałęki czasami chodzimy, spacerek, słoneczko. No co, no cieszyć się, tylko regenerować też dobrze, odpoczywać wiadomo, bo mecze nie są łatwe. Jest też dużo, teraz mamy dużo, cały miesiąc mamy, co tydzień gramy, cały miesiąc. Do końca ligi już gramy co tydzień, bo puchar, bo ten, mam nadzieję też, że w pucharze z daleko zajdziemy, bo mamy fajną drabinkę nam się trafiła teraz. Okay. Także a ile jest do wygrania w pucharze? Ile pieniędzy? No. Oj, nie powiem ci, bo w to w ogóle, tego w ogóle się nie dowiadywałem, bo puchar to dopiero teraz zaczynamy puchar, bo w Polsce się zaczął w tamtym roku już, tak. A my teraz dopiero zaczynamy puchar, 1:32 jest za tydzień, więc nie zagłębiam się w ogóle w temat pucharu. Wiem, że ile za super puchar było. Ile było? Było 100 tysięcy euro dla klubu, 100 tysięcy euro, gdzie my mieliśmy fajne bonusy też, no także no szkoda, że się pucharu nie udało wygrać, no bo było też fajne wspomnienie z Magdą, no osiągnięcie, no. Że sobie... No ale dobra, no spokojnie, nie można też wszystkiego od razu wygrać, wiadomo, trzeba zapracować na to, może nie zapracowaliśmy wystarczająco na to, także... Tak. Czy dziewczyny na Malcie, Maltanki, to są fajne dziewczyny, atrakcyjne dziewczyny? No, coś nowego. No. Jest na co popatrzeć, na co... To taki miks trochę, nie? Jest miks. I też dużo jest przyjezdnych, czy to z Kolumbii, czy z Południowej Ameryki, Brazylii, jest z Włoch, jest mega dużo... Nie tylko ludzi, ale i dziewczyn. No, to jest motywacja, żeby się języków uczyć. Otóż to. Tak jest. Pozdrawiam na pewno wszystkich z Polski. No. Tęsknię bardzo za Polską. Na pewno wracam tam bardzo często, jak tylko mogę, jak tylko dostajemy jakieś dłuższe wolne. Na pewno tu jest też plus, że jak jest przerwa na kadrę, kończymy ligę tydzień wcześniej niż każda liga kończy. Mm-hmm. Czyli mamy tak naprawdę 3 tygodnie, do 3 tygodnie do następnego meczu, więc trener daje około 5 dni wolnego, także wracam wtedy do Polski. Na pewno tęsknię za Polską, pozdrawiam wszystkich z Polski. I co? Na pewno polecam też tu przyjechać. To jest naprawdę fajne miejsce. Bardzo polubiłem to miejsce, bardzo fajnie się tu żyje. Jak ktoś będzie, to może dać mi znać, napisać do mnie czy coś, to na pewno możemy spędzić czas, mogę coś pokazać, podpowiedzieć. Na pewno polecam. Jak też ktoś będzie, to jak będziecie, to dajcie mi znać, załatwię bilety na mecz. Też można zobaczyć kawałek futbolu. No. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia. Zapraszam w lato na Maltę. To jest lato cały rok. Ja jestem w krótkiej... Środek zimy, a ja jestem, zobaczcie, w krótkim rękawku jest naprawdę cieplutko. Nie? Ty też jesteś w bluzie, ale taki na krótki rękaw. Tak, więc... jestem oversize, krótki rękaw. No, to jest sztos. No, przyjeżdżajcie, tutaj się naprawdę... Przyjeżdżajcie, no. Jest przyjemnie. Jeśli nie oglądaliście dwóch pierwszych odcinków, koniecznie je sprawdźcie. Materiałów o egzotycznych oraz nieoczywistych miejscach i ligach będzie coraz więcej. I nie tylko w formie wideo. Na Facebooku i Instagramie niebawem więcej informacji, a już za kilka dni kolejna wyprawa. Tym razem na derby stolicy kraju, podczas których bywa gorąco. Jakieś pomysły? Dajcie znać w komentarzach, piszcie też, gdzie powinienem się wybrać oraz jeśli sami mieszkacie w jakimś ciekawym miejscu, które warto zwiedzić i zobaczyć tam piłkę, to też koniecznie dajcie znać. Jesteśmy w kontakcie i do następnego. Odbierz swój bonus na LVBet. Specjalny link w komentarzu pod filmem.